Promuje wiedzę o polskich dziejach i wzmacnia poczucie wspólnoty. Za nami gala finałowa 6. konkursu historycznego Patria Nostra. Konkurs jest skierowany do młodych Polaków z kraju i z zagranicy. Już po raz 6 młodzież z całego świata przygotowała specjalne etiudy filmowe nawiązujące do polskiej historii. Kreatywność i podejście do tematu historii zaskoczyła jurorów, którzy oceniali kilkadziesiąt produkcji. W konkursie małopolskim Patria Nostra wzięło udział łącznie 296 uczestników. Była to młodzież z 74 szkół w Polsce oraz młodzież polonijna z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, Europy Zachodniej i USA. Chociaż wszystkie nadesłane prace niosły ze sobą treści patriotyczne, to zwycięzca mógł być tylko jeden. W tym roku najlepszy film zaprezentowała młodzież z Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych w Krakowie. Kolejne rozstrzygnięcia edycji regionalnych już niebawem.